Czy podwyżka cen za odbiór śmieci od sądeckich przedsiębiorców ma być rekompensatą za kary, które na spółkę NOWA nałożył Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska? Pyta przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk. Podczas ostatniej sesji radni większością głosów przegłosowali projekt uchwały dotyczący podwyżek. Od przyszłego roku przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na terenie Nowego Sącza, za odbiór śmieci zapłacą prawie 3 razy tyle co teraz. Do tej pory za kubeł lub worek o pojemności 120 litrów przedsiębiorcy płacili 6,33 zł. Według nowej stawki będzie to już 24 zł. Natomiast stawka za kubeł czy worek o pojemności 240 litrów zamiast 12,65 zł wyniesie 48 zł. W zeszłym roku wzrosła cena dla mieszkańców Nowego Sącza. To były znaczne podwyżki, praktycznie o 170%, a tutaj prawie o 300%, dlatego że nie zgodzę się ze słowami, które padły, że to jest nieznaczna podwyżka. Czy tak naprawdę chodzi o to, że mieszkańcy mają płacić za złe zarządzanie, za to, że nie ma wizji rozwoju spółki? I jak mówiła przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk, klub PiS Wybiera Nowy Sącz głosował przeciw podwyżkom. Do tej pory radni nie dostali ani kalkulacji stawek, ani planu systemu naprawczego spółki. Pan prezydent powiedział, że system się musi zbilansować, ale system ma się zbilansować z takimi karami, czyli że kto będzie, ja zadałam te pytania panu prezydentowi, kto będzie za te kary odpowiadał? Czy zapłaci spółka NOWA, czy pan prezydent zapłaci, skoro ta spółka należy do miasta? Czy tak naprawdę chodzi o to, że szukamy pieniędzy w kieszeni podatników? W sumie na spółkę NOWA nałożono kary o łącznej wysokości 1 075 000 złotych. Spółka odwołała się od decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.